Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 282. Partnerem odcinka jest marka Renault i ich model Renault Megan E-Tech 100% Electric. Renault to premium, bezpieczeństwo i elektryfikacja. Jest to elektryczny samochód o pięknym, czystym designie. Posiada zaawansowane systemy wspomagające prowadzenie. Takie jak system kontroli martwego pola czy inteligentne lusterko wsteczne. Dodatkowo posiada system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google, a dzięki zasięgowi do 450 km dojechałam nim bezpiecznie i wygodnie na Mazury, ale o tym wątku posłuchacie za chwilę. Dobiegł końca najważniejszy miesiąc w roku i nie byłabym sobą, gdybym od tych słów nie zaczęła. Bo sierpień to rzecz jasna, przynajmniej dla mnie i moich bliskich, moje urodziny, ale też y, szerzej na to patrząc, czas celebracji i po prostu pełnia lata. Mi minął ten miesiąc bardzo szybko, ale na szczęście udało mi się uzbierać całkiem różnorodną, i mam nadzieję, ciekawą dla was, listę polecajek, które sprawią, że wspólnie dzisiaj. Pożegnamy lato i sezon upałów. Zacznę od tego, że całe to lato było w podcaście dosyć wyjątkowe, za sprawą nowej serii na dwa głosy, której mam nadzieję mieliście okazję posłuchać, i tym samym chciałabym oficjalnie ją zakończyć. Nie będzie już więcej odcinków w tym rzucie. Przynajmniej było to sześć wyjątkowych rozmów o marzeniach, przyjaźni, podróżach. Pracy, manifestacji, wszystkie w oparciu o moje wartości i tematy, które dojrzewały we mnie na przestrzeni Ostatnich lat i na start chciałabym podziękować Wam bardzo za piękne przyjęcie tej serii. Nie ukrywam, że było to dla mnie dość stresujące przedsięwzięcie, bo po raz pierwszy, no, pomijając solówki czy pojedyncze rozmowy, gdzie rzeczywiście zaprosiłam do siebie kogoś, z kim rozmawiam niczym koleżanki, tylko tak się składa, że nagrywamy, to jednak ośmieliłam się wejść do studia jak równy z równym. I mam takie powiedzenie, że lubię chować się za ekspertami. Czuję się bardzo komfortowo w tym miejscu, gdzie przepytuję kogoś, kto na start jest mądrzejszy ode mnie, więc ta dynamika, gdzie ja pozwoliłam sobie na to, żeby też równolegle, równorzędnie. Mieć do przekazania jakąś wartość, to było dla mnie nowe i może część z was nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to było dla mnie na maksa stresujące. Ja trzęsłam się cała przed wejściem do studia. Z uwagi na to, że po pierwsze, właśnie po raz pierwszy czułam na sobie te powiedzmy presję eksperta, ale też ta seria była dla mnie. Bardzo przemyślanym projektem, i ja miałam mocno i wielokrotnie poukładane w głowie, co chciałabym, żeby wybrzmiało z tych odcinków, a inaczej jest, bo możecie mieć o to pytanie, nagrywać solówkę, gdzie ja mam przed sobą notatkę i wiem dokładnie, co po czym następuje. Tutaj mamy sytuację, w której jest pewien zamysł, ale po drugiej stronie siedzi człowiek, który ma swój własny, i wchodzicie w bardzo wyjątkową dynamikę po to, by stworzyć razem coś wartościowego, ale jest tutaj bardzo dużo. Zaufania i do siebie, i do drugiej osoby, ogromna dawka spontaniczności i pozwolenie sobie na to, żeby odpuścić kontrolę i popłynąć z odcinkiem. Dla mnie, podsumowując, naprawdę bardzo ważny projekt i niesamowity zaszczyt, że mogłam się nim z Wami podzielić i że w tak pozytywny sposób podeszliście do tych rozmów. Dziękuję oczywiście przy okazji moim wspaniałym gościniom i Gościowi i co? Jestem otwarta na kontynuację, będę zbierać pomysły, będę Was pytać o to, jakie tematy chcielibyście usłyszeć w tego typu projekcie, i głęboko wierzę w to, że w 2024 seria na dwa głosy powróci. No ale dzisiaj jesteśmy w Solówce. Z inspiracjami sierpnia i zdałam sobie sprawę, że większość polecajek u mnie dotyczy szeroko pojętego dbania o siebie i wellnessu, więc tym razem postanowiłam nieco poskakać między kategoriami, i jak zawsze jestem. Niesamowicie szczęśliwa, że mogę dzielić się z wami tym, co udało mi się uzbierać przez cały miesiąc. To też sprawia, że jestem znacznie bardziej uważna na to, czego doświadczam, też bardziej otwarta na to, by odkrywać nowe rzeczy i pozyskiwać dla was te przeróżne pomysły i polecajki. I właśnie wczoraj udało mi się dokończyć dwie książki, bo bardzo chciałam się nimi z wami podzielić, ale o tym za chwilę. Zacznę od tego, że nie było mnie w Polsce w lipcu, jak wiecie z poprzedniej solówki i z mojego Instagrama, jeżeli jesteście tam na Instagramką Karolina Sobańska. I powiem Wam, że miałam lekkie FOMO, że omija mnie polskie lato. Dlatego, kiedy wróciłam w pierwszych dniach sierpnia, zależało mi na tym, żeby skorzystać z tego, że jest pięknie i pobyć trochę w polskiej naturze. Udało mi się zorganizować spontaniczny wypad na Mazury do cudownego miejsca, które znajdziecie na Slow Hopie. Nazywa się Domy na Jeziorze. I było to spełnienie wszelkich moich marzeń o takiej krótkiej ucieczce, w dobrym tego słowa znaczeniu, na łono natury. Był niesamowity upał wtedy. Domki są przepiękne, estetyczne, designerskie, położone na wodzie, więc to oficjalnie tak naprawdę są łódki, bo one leżą na końcu pomostu. Także cały dzień spędzacie w przyrodzie, na wodzie, w ciszy, spokoju, w pięknym otoczeniu i przyrody, i architektury. Do tego rajska pogoda, dostęp do kajaków, padla, czy jakichś innych śmiesznych rowerków. Dla mnie to było coś przepięknego. Też po miesiącu Dającej masę bodźców Kalifornii z przeróżnymi wypadami i doznaniami, potem wpadając do Polski w tydzień urodzinowy, pełen celebracji i spędzania czasu z przeróżnymi bliskimi osobami, do dwóch dni na kompletnym odludziu z przyjaciółką w naturze. Coś pięknego. Bez pracy, bez social mediów, pełna regeneracja. No ale słuchajcie, nie dość, że na Mazurach spędziłyśmy czas praktycznie bez telefonu, to jeszcze bez pisania, co dla mnie jest rzadkością, i bez przeczytania nawet jednej strony książki czy gazety. W ogóle mam taką ciekawą relację z gazetami, czasopismami i magazynami, bo kiedy wchodzę raz na jakiś czas z jakiegoś sklepu typu Inmedio, to mam ochotę kupić praktycznie wszystko i przeglądać. Nawet niekoniecznie czytać, co przeglądać. Mam taką wizję, niczym z Diabeł ubiera się u praty, że... Wstaję rano, przechodzę do swojego biura czy biurka, i tam czekają na mnie różne magazyny. No ale, wiadomo, z punktu widzenia jakiegoś tam y, szacunku do surowca, kupowanie takiej ilości gazet no, nie jest najbardziej zrównoważonym nastawieniem, więc y, pozostaje mi na przykład przeglądanie ich w kawiarniach. Ale do brzegu, Karo, uwielbiam wszelkiego rodzaju magazyny, właśnie wnętrzarskie, jedzeniowe, y, modowe. Ale jak możecie się domyślać, jedną z moich ogromnych zajawek jest psychologia, i nie wiem jak to się stało, że dopiero teraz po raz pierwszy znaczy wiem jak to się stało po prostu dostałam rekomendację od mojej Karoliny, żeby sprawić sobie Newsweek psychologię. I tak jak zazwyczaj zbieram wiedzę na temat psychologii czy socjologii z podcastów zagranicznych, to nie wiedziałam, że mamy taką wspaniałą żyłę złota. W postaci wiedzy, jaką jest właśnie Newsweek Psychologia. I kupiłam sobie numer, to jest kwartalnik y, trzeci i dotyczy on przede wszystkim tematu szczęścia. Bardzo, bardzo Wam polecam. Z tego co wiem, jest nadal w sprzedaży i ja wypisałam sobie dosłownie takie dwa małe takeawaye, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Pierwszy z nich, dosyć duże odkrycie. Może dla Was to będzie jakaś oczywista oczywistość, ale dla mnie było to naprawdę odkrywcze. Też przy okazji moich urodzin w XXVII stwierdziłam, no, nauczyłam się dosyć ważnej lekcji. A mianowicie, że szczęście, stan szczęścia jest jednym ze stanów, a nie jakimś domyślnym, wymarzonym stanem, do którego dążymy. I jeżeli spełnimy jakieś tam wymagania życiowe, swoje cele, to ta dolina szczęścia się przed nami otworzy i zostaniemy w niej na zawsze. Także pożegnanie z jakimś takim myślę dziecięcym scenariuszem wyidealizowanym yy, mam za sobą między innymi dzięki temu magazynowi. I też bardzo fajny wątek tego, że my nie odróżniamy często szczęścia od przyjemności, ale właśnie w Newsweeku Psychologia macie bardzo dużo wywiadów, ale też przeróżnych artykułów, które zgłębiają te tematy pod wieloma kątami. Także bardzo, bardzo polecam. I druga bardzo fajna rzecz, którą postanowiłam Wam tutaj wypisać, to jest artykuł o tym, jak syntezować własne szczęście, czyli jak możemy różnymi aktywnościami i sposobami myślenia, działania. W swoim codziennym życiu sprawiać, że to odczucie szczęścia, poczucie szczęścia jest wyższe. I tutaj mamy kilka takich propozycji potwierdzonych naukowo. Jest to delektowanie się, rozkoszowanie się. Druga rzecz to bycie życzliwym. Wobec siebie i innych. Trzecia to bycie wdzięcznym, a wiadomo o praktyce wdzięczności wiemy nie od dzisiaj, szczególnie z podejścia mindfulnessowego. Dbanie o relacje, tutaj też sobie dopowiem, że i ze sobą, i z innymi, ale naprawdę dobre relacje są sekretem szczęścia, moim zdaniem. To jest jakieś takie numer jeden, numer jeden. I ostatnia rzecz, też bardzo ważna, to poszukiwanie sensu w tym, co robimy i czego doświadczamy, w zasadzie nadawanie życiu tego sensu. Nie chcę się za bardzo rozgadać, bo mogłabym spokojnie pójść tutaj w dygresję na temat tego, że życie nie ma sensu, dopóki go nie nadamy, ale nie o tym jest ten odcinek. Niemniej temat szczęścia, zadowolenia z życia, satysfakcji z życia i sensu życia to są kwestie, które mnie bardzo, bardzo interesują i mam nadzieję, że będziecie równie zadowoleni z tego, jak ja, że w najbliższym sezonie jesiennym mojego podcastu pojawią się odcinki, które te zagadnienia będą zgłębiały. Ja nie mogę się doczekać. To była nasza trzecia polecajka. Tym samym przechodzimy do czwórki, i chciałabym zatrzymać się na moment w temacie, przy temacie medytacji. Ja medytuję od lat, też mówiłam o tym tutaj wielokrotnie, ale w ostatnim czasie wróciłam do takiego fajnego systemu medytacji i nie wiem, czemu tak szybko mówię który rozpoczęłam, a raczej praktykowałam przez jakiś czas w zeszłym roku, bo przeżywałam fascynację takim gościem na Instagramie Atara Valentine. Bardzo go Wam polecam. On jest terapeutą, coachem i bardzo, bardzo, bardzo fajnym człowiekiem. Oczywiście są to treści anglojęzyczne. I pamiętam, w zeszłym roku mówiłam Wam o tym w Inspiracjach, że korzystam z jego medytacji. Pomyślałam sobie, że pomimo, że teraz wróciłam do tych jego medytacji, które są płatne, to podziela się z Wami tą techniką i może będziecie w stanie zaimplementować sobie takie podejście do swojej codziennej praktyki, jeżeli na przykład nie macie ochoty lub możliwości kupienia sobie takiego pakietu, takiego kursu. Pierwsza rzecz to jest poranna medytacja zaraz po przebudzeniu, i kluczem do tej techniki jest y, intencja. Jedno słowo, jedno zdanie, jedna mantra, taka myśl przewodnia, która będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. I uważam, że to jest świetne, bo my często też wywieramy na sobie ogromną presję i bardzo dużo oczekujemy od naszego dnia, a warto zacząć od podstaw. I jeżeli. Kurczę, w sumie z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w stanie dać sobie myśl przewodnią na cały rok w styczniu, to możemy równie dobrze dać sobie myśl na jeden dzień. No nie wydaje się być to aż taka ogromna presja na, na całym tym dniu, że musimy wybrać tylko jedną rzecz. Myślę, że to będzie całkiem proste i z korzyścią dla wszystkich, no ale przede wszystkim dla nas. I ważnym elementem tej techniki medytacyjnej jest to, że my wizualizujemy sobie to, jak będzie wyglądał nasz dzień, jeśli my będziemy trzymać się tej intencji, tego motywu przewodniego? I to też jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że my niejednokrotnie medytując mamy problem z tym, żeby uspokoić naszą głowę, szczególnie rano, no ale w sumie wieczorem też. Non-stop. Coś nas rozprasza, myślimy o tym, co mamy do zrobienia. I bardzo fajne jest to, że w tej technice Atara wprowadził ten element listy do zrobienia, że nie uciekamy przed nią na siłę, tylko konfrontujemy się z tym, że mamy jakąś wizję na ten dzień. I nie udajemy, że nasza głowa jest po prostu pusta i w chmurach, tak? Więc to jest coś, co, co bardzo wam polecam. I drugi element tej praktyki to jest medytacja w środku dnia. Dla mnie początkowo było to bardzo dziwne, a teraz stała się ta medytacja, moją ulubioną częścią rytuału medytacyjnego, bo na pewno możecie się z tym utożsamić, że w tym momencie, kiedy zjemy lunch, obiad, mamy taki moment zjazdu i wtedy często sięgamy po jakieś słodycze albo po kawę. Też nie ma w tym nic złego, chociaż picie kawy w drugiej części dnia może wpływać na nasz sen lub na problemy z zaśnięciem, więc o tym warto pamiętać, ale. Fajne jest to, że zamiast sięgać po jakieś stymulanty, można rozważyć to, że nasze ciało może w naturalny sposób się zregenerować. I takie 15-20 minut oczywiście też opcją jest drzemka. Taki reset energii może zadziałać jak naprawdę podwójne espresso. I ja zaczęłam to stosować w sierpniu. Nie robię tego codziennie, bo też nie zawsze mam możliwość. Ale nawet jeżeli nie jesteście w domu i nie możecie sobie usiąść i zamknąć oczu, to można sobie usiąść w parku i to też działa. No ja to robię akurat z medytacją w uszach, ale chodzi po prostu o to, żeby zrelaksować ciało, odpuścić wszelkie napięcia, wyobrazić sobie, że te napięcia nam odchodzą, a następnie przypomnieć sobie, jaka była nasza intencja o poranku, zastanowić się, czy udało nam się w ten sposób funkcjonować. I nie ma znaczenia, czy tak, czy nie. No i znowu zwizualizować sobie drugą część dnia, którą udaje nam się zrealizować, przeżyć w taki sposób, w jaki sobie założyliśmy od rana. Dla mnie naprawdę super sprawa, jestem bardzo ciekawa, czy spróbujecie. Wspomniałam na początku, że zależało mi na tym, żeby przeczytać. Dla Was, of course, dla Was. Dwie książki, które, które zaczęłam w tym miesiącu, w minionym miesiącu. I pierwszą z nich jest książka The Four Agreements, czyli Cztery umowy, Droga do wolności osobistej autorstwa Miguela Ruisa. Jest to dosyć legendarna książka. Obstawiam, że część z Was kojarzy to okładkę, ona jest bardzo charakterystyczna. Ja powiem wam, przed laty, nie wiem kiedy to było, 5-6 lat temu, wydaje mi się, że to było wieki temu, przeczytałam jego książkę Mastery of Love. I będąc na wakacjach, kiedy przeczytałam wszystkie książki, jakie miałam i byłam jakoś strasznie zdesperowana, żeby sobie coś kupić, w ogóle słuchajcie, ciekawostka, na Hawajach nigdzie nie można było kupić książek. Musiałam jechać do największego supermarketu w... Stolicy Wyspy Kauai, żeby znaleźć dział z książkami. Dosyć smutna sprawa, ale już nie będziemy tego rozwijać. I je znalazłam The Four Agreements. Stwierdziłam, że zawsze chciałam to przeczytać, jest krótka, więc zawsze plus dla osoby, która lubi przeczytać książkę. Na pewno, na pewno był to element, który mnie przekonał do zakupu. I powiem Wam, przeczytałam ją finalnie, praktycznie w całości wczoraj. I ta książka jest po prostu przepiękna. Cztery umowy odnoszą się do czterech zasad, które zostały wymyślone, stworzone przez starożytnych tolteków i mają one na celu uczynić człowieka szczęśliwym. Tutaj w nawiasie powinnam dodać, że w kontekście Newsweeka, psychologia o szczęściu, można by poddać wątpliwości do to założenie tolteków, ale zaufajcie mi, nadal uważam, że można z tego wynieść bardzo dużo. I... Don Miguel Ruiz, czyli autor książki, przedstawia nam w bardzo prosty sposób, bardzo prostymi słowami, powtarzając się często, trochę wiecie, taka narracja w stylu Paulo Coelho, powiedziałabym. Przedstawia nam tę drogę do potencjalnej pełni szczęścia, ale też przede wszystkim do tej wolności osobistej, do tego poczucia, że rzeczywiście my mamy wpływ na to, jak czujemy się w naszym świecie. I te cztery. Zasady, o których mówi książka, to szanuj swoje słowo, nie bierz niczego do siebie, nie zakładaj niczego z góry i rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. Jak w przypadku wielu mądrości życiowych, jest to na maksa proste i trudne zarazem. Wahałam się, czy przedstawiać wam taką bardziej poszerzoną wersję tego, co oznaczają te umowy, ale stwierdziłam, że nie, że to jest coś, co warto przeczytać samemu. I samemu sobie zinterpretować przez pryzmat własnego życia, ale już na samym początku mamy bardzo ciekawy koncept w tej książce, że każdy z nas tak naprawdę żyje w swoim własnym śnie, jednocześnie jesteśmy częścią jakiegoś takiego snu planety, czyli zbioru różnych wartości, właśnie umów, w jakie wierzy nasze społeczeństwo. I zdanie sobie sprawy, że tak naprawdę każdy z nas ma swój własny świat. Z uwagi na to, jak ukształtowało nas no właśnie, społeczeństwo, kultura, ale też nasi rodzice i otoczenie, to już uczy nas pięknego dystansu do tego, co nam się przytrafia i do ludzi, których mamy wokół. To jest naprawdę piękne, że ta książka jest tak kompaktowa, tak wprost, bezpośrednia i nieskomplikowana, a można by mówić o tych mądrościach godzinami no chyba to jest właśnie ten fenomen i ta moc która w niej drzemie. Ale dobrze, już zostawiam ten wielokropek, lećcie czytać i może następnym razem zrobię jakieś większe podsumowanie, jak już przeczytamy wszyscy. Kolejna książka to jest książka, na którą czekałam dłuższą chwilę, podobnie jak z James Shetty i jego Eight Rules of Love, czekałam też na God Feelings doktora Will Call. I jest to książka, która jeszcze w języku polskim nie wyszła i nie wiem, czy wyjdzie, ale jej pełny tytuł brzmi: Gut Feelings: uh, Healing the Shame Fueled Relationship Between What You Eat and How You Feel. Ogłaszam konkurs na dobre tłumaczenie, ale w międzyczasie opowiem Wam, o czym ta książka jest, bo słuchajcie, książek o zdrowiu jest cała masa. Nawet książek o naszym brzuchu, o naszych jelitach, o tym, że jelita to drugi mózg, o tym, co jeść, jak ćwiczyć, jak żyć, żeby wspierać nasz mikrobiom i właśnie tą, to połączenie, tę oś jelita-mózg. I nawet w tym świecie właśnie odżywiania, szeroko pojętego zdrowia, aktywności fizycznej można pewne rzeczy uogólnić, co w ogóle jest szokiem, bo oczywiście mamy mnóstwo różnych badań i teorii, ale mam wrażenie, że środowisko zdrowotne gdzieś tam dochodzi do pewnych wspólnych wniosków, i, i mamy jakąś tam zgodność wśród ekspertów, ale nadal jest pewien brakujący element w tej całej zdrowotnej układance, a mianowicie ten faktor emocjonalny, bo dobre, zdrowe nawyki to jedno, ale ta relacja z nimi, podejście do nich i intencja, jaka za tym idzie, to jest zupełnie inna kwestia. Ja często daję taki przykład sałatki i pizzy, w dużym uproszczeniu, tak? czyli że osoba, która będzie jadła pizzę z serem, ale śmiejąc się ze znajomymi na dworze i z luźnym brzuchem wyluzowana, będzie znacznie zdrowsza i będzie żyła dłużej i szczęśliwiej niż zestresowana osoba Pełna praktyk wellnessowych, która je sałatkę z jarmużu i zastanawia się, czy ona jej nie zaszkodzi, czy wszystko, aby na pewno poszło ok. Więc ta książka, moim zdaniem, nie odkrywa Ameryki, bo to, co tam jest napisane, jest jasną wiedzą, i też autor po prostu tłumaczy nam jakieś tam podstawy działania naszego ciała, i w wielu um, wątkach się powtarza, ale dochodzimy znowu do prostego, trudnego wniosku, że to my musimy poznać swoje ciało, poznać swoje emocje, poznać to, co nam służy, podejść do tego z uważnością, ze spokojem, wsłuchać się w swoje potrzeby. I to zajmuje czas, to wymaga przejścia przez pewien dyskomfort. To nie jest recepta, to nie jest gotowy plan działania, to nie jest lista zakupów, tylko to jest zachęta do tego, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, żeby się odboćcować. I to jest piękne. I to jest na maksa trudne. I to jest piękne. I słowo klucz, które się pojawia w tej książce, to jest shameflammation. To jest neologizm i to jest połączenie słowa shame i inflammation, czyli wstyd i stan zapalny. I cały ten koncept dotyczy tego, że... Praktycznie wszystkie choroby cywilizacyjne, czy te związane stricte z układem trawiennym, z problemami jelitowymi typu SIBO, IBS, ale też stany lękowe, depresja, ale wiemy też nie z tej książki, ale z wielu, wielu badań, że te rzeczy są połączone i żadna z tych dolegliwości nie dzieje się sama i to, co w naszym ciele, to i w naszej głowie, w, naszym, w naszej duszy. I kończąc to bardzo długie zdanie. Powodem występowania tych przeróżnych stanów zapalnych jest bardzo często wstyd, czyli nasze zdrowie emocjonalne i to, jak my czujemy się ze sobą. I to jest bardzo wzruszająca książka, która mówi teoretycznie o bogactwie bakterii w naszych jelitach, a tak naprawdę prowadzi nas do wewnątrz w kontekście budowania lepszej, zdrowszej relacji ze sobą, praktykowania samowspółczucia podejmowania, tak jak powiedziałam, dobrych decyzji właśnie wynikających ze świadomości siebie i swoich potrzeb. I w bardzo ciekawy sposób dr Will Cole, który ma na koncie przeróżne bardzo naukowe książki, które, nie wiem, opierają się o też diety eliminacyjne i bardziej specyficzne programy wychodzenia z różnych stanów zapalnych, ostrych stanów zapalnych, to tym razem on robi taki 21-dniowy gut feeling plan, gdzie daje nam jedną radę na dzień, jedną wskazówkę dla naszego brzucha związaną głównie z odżywianiem i jedną dla naszego czucia, czyli coś dla gut i coś dla feeling, po to, żeby krok po kroku poobserwować siebie i wybrać co nam służy i finalnie wprowadzić te nawyki już długoterminowo do naszego życia. No, świetna sprawa. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo wam polecam. Przechodząc do siódemki, oczywiście to, co jemy, nadal pozostaje bardzo, bardzo ważne, i w tej kwestii jest element, o którym my często zapominamy, a mianowicie skąd nasze jedzenie pochodzi. Ja bym też mogła się rozgadać naprawdę na temat y, wyborów, które są dobre dla planety, dla samej gleby, y, które są w imię niemarnowania, dobre dla pracowników, praw człowieka, etc. Ale oczywiście. Z jednej strony są to indywidualne kwestie moralne, i też wybory, które podejmujemy w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy w życiu, jakie mamy możliwości, o tym też nie zapominamy. Ale wydaje mi się, że bardzo często ten wybór jest dosyć podobny, kiedy bierzemy pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, co jest ogromną ulgą, bo w dzisiejszych czasach mało jest takich rozwiązań. Chociaż wydaje mi się, że. No tak to jest, że każda rzecz ma też swoje minusy, każda dobra rzecz jest też zła i każda zła rzecz jest też dobra. Ale po raz kolejny nie będziemy wchodzić w następną filozoficzną rozkminę, moi drodzy, bo jednak są to polecajki sierpnia, a nie jakiś y, warsztat po prostu y, zadumy. Ja wierzę, że jedzenie z dobrego, według nas, oczywiście, źródła, jest też dla nas lepsze, lepiej się trawi, ma lepszą energię. Możecie uważać inaczej, ale ja w to głęboko wierzę. I słowo dobre to jest słowo klucz tutaj, bo moim odkryciem w tym miesiącu była kooperatywa dobrze. Zakładam, a raczej jestem przekonana, że kooperatyw w Polsce jest wiele. Ja na razie, aż wstyd się przyznać, zajrzałam tylko do jednej i jestem zachwycona. Kooperatywa Dobrze ma swoją siedzibę, a raczej filię, sklep na Muranowie i na Mokotowie. Jest to po prostu miejsce ze sprawdzonymi lokalnymi, sezonowymi produktami od sprawdzonych dostawców. I słuchajcie, kooperatywa Dobrze została założona w 2014 roku. Jest to pierwsza kooperatywa w Polsce z własnym sklepem spółdzielczym i ich celem jest zwiększanie dostępu mieszkańców Warszawy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności, ale też wspieranie rozwoju lokalnych, ekologicznych, gospodarstw rolnych, też mega ważne. Promują ekonomię współpracy i dobra wspólnego i też promują aktywizm oparty na zasadach demokracji bezpośredniej. Dużo fajnych haseł, więcej sobie można poczytać na ich stronie. Też uważam, że super urocze jest to, że mają taką rozpiskę, w jakie dni są dostawy od których producentów i to wszystko ma taki piękny lokalny klimat, co oczywiście nawiązuje do jednej z zasad długowieczności stref niebieskich, w sensie stref długowieczności, czyli tak zwanych blue zones, czyli właśnie to życie w poczuciu wspólnoty. I to jest uważam piękna manifestacja takiego podejścia. Dzisiaj, moi drodzy, mam tylko jeden produkt jedzeniowy, co z szokiem. I to będzie moje leniwe kawowe odkrycie. Dlaczego leniwe? Bo jest to kawa, która jest już zmielona. Ale swoją drogą dowiedziałam się od profesjonalistów, baristów, że lepiej kupić kawę. Zmieloną wcześniej, ale zmieloną odpowiednio pod nasz sposób jej parzenia, aniżeli źle ją zmielić w domu i po prostu zepsuć tę kawę. Najlepiej mielić na świeżo pod na przykład, przelew albo pod kawiarkę, ale ta opcja ja tego nie wiedziałam. Myślałam, że zawsze lepiej zrobić na świeżo, a okazuje się, że już lepiej kupić zmieloną, ale przynajmniej odpowiednio. No. Powiedziałam trzy razy to samo, ale przynajmniej dosadnie. Jestem zainspirowana ewidentnie tymi książkami filozoficznymi, gdzie oni się non-stop powtarzają, więc e, śmiechem, żartem. O jakiej kawie mowa? Jest to kawa z adaptogenami, więc też sobie wybaczam, że, że kupiłam zmieloną, bo jest też ta wartość dodana. I jest to po prostu bardzo fajna opcja na wyjazdy, gdzie może niekoniecznie jedziemy z własnym młynkiem, albo w danym miejscu nie ma Młynka. Mi sprawdziła się super, jest to kawa z Health Labsu, nazywa się Adaptogen Coffee i mamy w niej rzęszeń syberyjski, czyli adaptogen znany ze swojego działania neuroprotekcyjnego, który dodaje sił witalnych i poprawia zdolności poznawcze czyli na przykład naszą pamięć. Mamy też rodiola rosea, czyli inaczej różeniec górski, który wykazuje działanie zwiększające poziom serotoniny. Zmniejsza odczuwanie zmęczenia, pomaga w regulowaniu reakcji na czynniki stresowe. W Healthlapsie macie stały kod Karolina10, ale na Instagramie dosyć regularnie pojawia się jakaś promka, więc śledźcie, żeby ją złapać. No i teraz jakaś propozycja zamiast kawy. Żartuję. Uważam, że nie ma po co zastępować kawy. Czasami można wybrać dekafa. Oczywiście pomijam czasy detoksu medycyny chińskiej, ale na co dzień ja nikogo nie zmuszam do takich katuszy. Nie sądziłam, słuchajcie, że będę mówić o zimnych prysznicach w podcaście, ale po mojej rozmowie z Karo Domarańczyk stwierdziłam, że pomimo, że bardzo nie lubię zimna, to niestety nie mam już wymówki, którą sobie wcześniej wymyśliłam, że zimno jest stresorem, a mamy tyle stresu w życiu, że to nam robi źle, bo dowiedziałam się, że jest coś takiego jak dobry stres i stan hormezy, który sprawia, że łatwiej radzimy sobie z tym złym stresem. Także no, niestety nie miałam jak od tego uciec i stwierdziłam, że spróbuję. I przyznam się bez bicia, że zaczęło się od takiego dosyć słabego momentu w moim życiu, kiedy po prostu mechanicznie chciałam poprawić sobie humor, bo czułam się nie najlepiej. I to naprawdę zadziałało. Teraz robię to na przykład, żeby przeżyć upał, przynajmniej tak robiłam w sierpniu, bo jak teraz tego słuchacie, to możliwe, że nadal jest sierpień, ale już tak ciepło nie jest. Ale robię to na przykład, żeby się pobudzić albo dobrze zacząć dzień z dobrą energią. Bez natłoku myśli, bo branie zimnego prysznica, co jest najłatwiejszą formą terapii zimnej, można oczywiście tam, nie wiem, morsować czy wchodzić do jakichś beczek z lodem, ale najlepiej zrobić to w domu pod, pod zimnym prysznicem. I efekty, które możemy, których możemy doświadczyć, to pobudzone krążenie, wydzielanie neuroprzekaźników, więc jest tutaj duży potencjał obniżenia objawów depresji i poprawy nastroju. Zimny prysznic, czy w ogóle terapia zimnym pobudza aktywność umysłową i wspiera odporność. Ja Wam powiem, że wytrzymuję może minutę, ale polecam sprawdzić i siedzieć trochę dłużej. Numer 10. Zostajemy w łazience. Ja po latach czytania o ayurwedzie w końcu sprawiłam sobie skrobaczkę miedzianą do języka i po pół roku yy, od zakupu, kiedy to leżało w mojej łazience, stwierdziłam, że jej Użyję i to jest typowe. Ja naprawdę czasem mam wrażenie, że na tej osi konsumenckiej jestem late adapter, bo tak usłyszę, będę się z tym oswajać i finalnie po dwóch latach kupię te rzeczy. Otóż słuchajcie, w ajurwedzie uważa się, że trawienie i zdrowie zaczynają się od smaku i od jamy ustnej, więc użycie skrobaczki do języka i usunięcie tego nagromadzonego na języku osadu i stymulacja gruczołów ślinowych. Sprzyja płynnemu przebiegowi procesu trawienia i poprawie zdrowia jelit. Nie powiedziałam tylko z pamięci, przeczytałam to po prostu przyznam bez bicia. I uważa się, że masowanie języka może odtruwać różne narządy w naszym ciele. Skrobanie języka to jest sposób na naturalne oczyszczenie języka i usunięcie warstwy bakterii, resztek jedzenia i martwych komórek, które osadzają się na powierzchni. Także promujemy zdrowy język, poprawiamy zdrowie jamy ustnej i całego układu pokarmowego. Win, 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 win. A dlaczego jest miedziany? Słuchajcie, miedź jest naturalnie antybakteryjna i przeciwdrobnoustrojowa, a ponadto dostarcza niezbędnych enzymów, które sprzyjają przetrwaniu dobrych bakterii i innych ważnych drobnoustrojów w jamie ustnej. Obsługa tego sprzętu jest bardzo prosta. Ja robię to tak, że po wstaniu moje zęby. Praktycznie od razu nie piję niczego, właśnie po to, żeby tych wszystkich resztek nie połknąć. Smacznego, sorry. I od razu przechodzę do przejechania tą skrobaczką parę razy po języku i jestem gotowa, zdrowa i czysta. Ale jeszcze ciekawostka. Są jeszcze dodatkowe korzyści ze skrobania języka, i teraz na przykład poprawa zmysłu smaku i pozbycie się nieprzyjemnego oddechu. Polecam spróbować. Także jesteśmy w łazience i kontynuujemy kącik beauty, który drugi miesiąc z rzędu będzie gdzieś tam oscylował wokół skóry z problemami, z jakimiś wypryskami, nie wiem jak wy, ale ja mam tak zazwyczaj, że w okresie letnim, kiedy częściej wystawiam skórę na słońce, częściej się pocę, to moja skóra jest w gorszej formie. I w tym miesiącu przetestowałam dwa bardzo fajne produkty Recibo, których używałam w tandemie i tak wam też mogę je polecić. Pierwszy to jest serum regulujące Skin Harmony, naturalne wsparcie cery zmagającej się z niedoskonałościami i nadprodukcją sebum i do tego moim zdaniem to się bardzo fajnie operuje, Jest Maska Rehab Time, maska regulująco-rewitalizująca, która zmniejsza błyszczenie skóry, reguluje produkcję sebum i wycisza drobne zmiany. I stoi za tym moc ekstraktów z granatu, z wąkotki azjatyckiej, które dodatkowo łagodzą podrażnienia i ujednolicają koloryt skóry. I ja jeszcze polecam przed tą maską użyć sobie peelingu enzymatycznego z weoli botanika Matcha. Bardzo fajna rzecz, to taki bonus dodam. Mam go od land, więc to nie jest jakaś nowa polecajka, ale on naprawdę robi robotę. Jeszcze jedno mam dla Was rzecz, słuchajcie, taką dwunastkę. Numer dwanaście. Jest to produkt do nemakijażu, bo ja staram się usuwać make-up i brud z twarzy dwufazowo olejkiem i mydłem. Ale łapię się na tym, że niestety, jak sobie tak dobieram te produkty, wiecie, improwizując, to. Często nie domywam podkładu, a jak wiemy, niedomyty makijaż może wpływać na to, że moja cera tak wygląda, a wcale nie słońce. I mam bardzo fajne odkrycie. Wszystkie kosmetyki, które Wam polecam, tak zaznaczę, są cruelty free i bazują na naturalnych składnikach. I produkt, o którym chcę powiedzieć, to jest pomarańczowy, odżywczy balsam dwa w jednym marki Ukwiat. Dwa w jednym, dlatego że możemy użyć go do, do makijażu bardzo, bardzo, bardzo fajnie działa, ale też zostawić na dłużej jako maskę. Polecam. Ja uwielbiam drogę na skróty, a raczej wielofunkcyjność rzeczy w każdej dziedzinie życia. I też fajna ciekawostka jest taka, że wybierając ten balsam, to dbamy nie tylko o skórę, ale też o planetę, bo marka wspiera dzikie pszczoły i pomaga przewrócić naturalną bioróżnorodność, ponieważ część sprzedaży przekazują na wspólne działania z Fundacją Łąka. Bardzo słodko. I jako, że mówię o tym y, używaniu jednej rzeczy do wielu celów, to takim kolejnym odkryciem jest paleta do makijażu, która się nazywa w ogóle CC Palette. Jest to rozświetlacz, ale moim zdaniem to jest znacznie więcej niż rozświetlacz. Jest to marka By Terry i to jest Brightening CC Palette, tak jak powiedziałam. Tam mamy według mnie bronzer, rozświetlacz i dwa róże. I tym samym ja robię cały swój makijaż, jeżeli nakładam więcej niż krem. W jednej paletce. Więc ja jestem przekonana, że będzie mi to y, służyć przez najbliższe tysiąc lat. Bo wcześniej miałam paletkę z Inglota i nadal mam tak naprawdę pół, a minęło pięć lat. Także polecam, jeżeli jesteście tak jak ja minimalistami make-upowymi, ale lubicie czasami się ładnie umalować. Z beauty prosto do Fashion. I mam dzisiaj dla Was taką mini inspirację, i można powiedzieć, food for thought, albo raczej fashion for thought. Ja bardzo lubię modę, i lubię ubrania, i lubię się nimi bawić, i dochodzę do tego po latach, takiej lekkiej ascezy modowej, że to jest ok, bo jako dziewczynka i dziewczyna byłam zajarana światem mody. Potem trochę się zbuntowałam, bo właśnie. Chciałam się bardzo odciąć od świata konsumpcji, ale to, co ze mną zostało, to jest to, że mam niejednokrotnie takie uczucie, że strasznie bym chciała coś mieć, albo coś mnie bardzo zainspiruje. I zamiast lecieć na jakąś platformę shoppingową, warto zastanowić się, czy czasem ta rzecz nie jest już w waszej szafie. Może to brzmi absurdalnie, ale umówmy się, my mamy za dużo rzeczy, i warto te szafy przejrzeć. I jednocześnie być kreatywnymi, bo może się okazać, że no, realnie nie mamy wymarzonych shortów, a raczej bermudów, jeansowych, poszarpanych, czarnych w szafie, ale mamy długie dżinsy, których nie nosimy, bo nam nie odpowiada ich fason i długość. Czy mówię o swojej historii? Bardzo możliwe. W, tym, w ten sposób właśnie stałam się posiadaczką spodni, o których marzyłam i było już w mojej szafie, więc y, polecam poeksplorować i pobawić się w małego krawca. Ale z drugiej strony, i to będzie nasza piętnastka, jeśli już się decydujemy na jakiś zakup, to uważam, że zawsze dobrze jest wspierać małe brandy. Oczywiście jeśli za tym rzemiosłem i lokalnością idzie też jakość. I ja właśnie stałam się posiadaczką y, takiego cudownego kapelusika. Szukałam go, miałam go gdzieś w marzeniach, nawet nie wiedziałam, jak będzie wyglądał i weszłam do butiku na Mysiej 3 w Warszawie i tam mamy mnóstwo fajnych projektantów na drugim piętrze, wydaje mi się. I znalazłam swój wymarzony bucket hat, ale słomkowy, z polskiego malutkiego konceptu The Little Knit. Także takie rozwiązanie. Trochę tego, trochę tego. Życie nie jest czarno-białe, więc poruszajmy się po kolorach szarości. Nie jest czarno-białe, ale zasłony mam białe. Dlaczego o tym mówię? Bo kolejna polecajka to zasłony. Powiem Wam, że im dalej w, w te... już kończymy, bo już właśnie włącza mi się zbyt luźny, zbyt luźny ton ewidentnie. Abstrahując od estetyki, która też jest bardzo ważna w życiu, to powiem Wam, że te niepozorne zasłony, które zawisły w moim mieszkaniu, uratowały mnie w upałach. Uwielbiam też, że mam południową ekspozycję okien i że jest słonecznie, pięknie i ciepło, ale ma to też swoje minusy, bo kiedy jest ciepło, to jest po prostu piekło. I jest taka polska firma, która nazywa się North Home i robią przecudowne... Szyte samemu zasłony, szyte na miarę, idealnie dopasowane do waszego wnętrza. I ja właśnie stałam się posiadaczką takich lekkich, bawełnianych zasłon, które są prześwitujące, delikatne, ale mimo wszystko, mimo że są tak cieniutkie, totalnie zrobiły robotę w upały i mnie po prostu uratowały, a dodatkowo są piękne, eleganckie, klasyczne i też optycznie powiększają wnętrze. Bardzo fajna marka, cudowna usługa, cudowna właścicielka, która wam wszystko zmierzy, dopasuje i doradzi. Naprawdę polecam całym sercem. I na sam koniec, zupełnie od czapy jeden film. Może macie dosyć lata, może macie dosyć bycia na dworze, albo się chowacie przed upałem, deszczem, cokolwiek. I jeżeli z jakiegoś powodu nie byliście jeszcze w kinie na filmie Oppenheimer, to polecam się wybrać. Jest to Cytujący film web, bo że ja tęskniłam, muszę więcej wrzucać filmów i seriali, bo wtedy czytam te opisy z filmu i, i mnie to po prostu rozwala. Historia amerykańskiego naukowca Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej. Warto iść na ten film po prostu, ale gdybym miała wypisać argumenty, to wspaniała muzyka, topowa klasa reżyserska, wiadomo, Christopher Nolan i w ogóle jest to produkcja amerykańsko-brytyjska z tego roku. Realizacja, aktorstwo, najwyższy poziom. Jest to fascynująca, prawdziwa historia, więc w ogóle zawsze ja cieszę się, kiedy mogę mieć kinową lekcję historii i poszerzyć sobie troszeczkę perspektywę. Jest to jednocześnie dyskusja o moralności i zajrzenie w umysł, geniusza. Bardzo wiele ciekawych wątków. Jest to niesamowicie w ogóle stymulujący obrazek, dużo się tam dzieje. I za każdym razem, kiedy wychodzę z kina, przypominam sobie, dlaczego od dziecka grało ono tak dużą rolę w moim życiu. I tak jak powiedziałam przed chwilą, ta szansa złapania innej perspektywy, odsunięcia się od swojego życia i przeniesienia się do innego świata, to jest ta magia, którą daje nam kino i za którą ja jestem strasznie, strasznie, strasznie wdzięczna. Tutaj kończy się moja lista polecajek. I na sam, sam koniec, jak zawsze, kilka słów o fundacji. Jeszcze przez jakiś krótki czas na mojej stronie są dostępne produkty elektroniczne, które napisałam kilka lat temu, na przestrzeni lat, związane ze zdrowym stylem życia, ale też narzędzie do pracy nad sobą o nazwie Codziennik. Zajrzyjcie sobie na Karolina Sobańska, komu kośnik sklep i co miesiąc przekazuje 10% zysku innej fundacji i powiem wam, że to co mnie zainspirowało do wybrania tej fundacji, czyli do wybrania fundacji zamieszkani, to właśnie pobyt w Stanach i to jak trudne jest obserwowanie kryzysu bezdomności tam. Dlatego postanowiłam wesprzeć osoby zmagające się z tym problemem, które żyją w kryzysie bezdomności w Polsce, bo misją Fundacji Zamieszkani jest zapewnienie bezpiecznego miejsca i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności osób, z którymi pracują, pomagając w ich zdrowieniu i odzyskaniu swojego życia. I pozwólcie, że przeczytam Wam fragment ze strony, bo uważam, że jest to bardzo trafne i poruszające. Samodzielne funkcjonowanie na końcu tej trudnej drogi to utrzymanie bezpiecznego miejsca, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego ustabilizowana sytuacja osobista i samodzielne rozwiązywanie życiowych trudności. Wierzymy, jako Fundacja, że każdy ma prawo do bezpiecznego miejsca, które może nazwać domem, i prawo to jest prawem człowieka. Nikt nie może być dyskryminowany, stygmatyzowany, wykluczany z powodu swojej sytuacji czy cech osobowych. Każdy ma prawo wyboru i należy wspierać, nie narzucać, samodzielne decyzje i wybory, szczególnie w zakończeniu sytuacji kryzysowych. Także zajrzyjcie sobie na stronę Fundacji Zamieszkani, jeżeli macie ochotę ich wesprzeć. No a kupując produkty z mojej strony w, we wrześniu, możecie tym samym wesprzeć w małym stopniu, w mniejszym stopniu te fundacje. No i ostatnie ogłoszenie na sam sam, sam koniec jest takie, że po raz pierwszy w historii czas na małą przerwę. Teraz przed nami miesiąc wrzesień który upłynie nam bez podcastu Karolina Somańska Podcast, ale zapraszam Was do słuchania podcastu Myśl na dziś, czyli do krótkich wypowiedzi ekspertów z mojego podcastu na przeróżne tematy związane z psychologią, zdrowiem, ekologią, socjologią i podróżami, jedzeniem, wszystkim. Tematów jest bardzo, bardzo dużo. Tam jesteśmy od wtorku do piątku o siódmej rano i raz na dwa tygodnie macie możliwość posłuchania mojego podcastu dla Woga, dla Vogue Polska, a ma on tytuł Szafiarki, do którego zapraszam dziewczyny które przed laty prowadziły blogi modowe i ich kariery poszły w przeróżne strony, od właśnie ekologii przez stylizowanie, pisanie książek i wiele, wiele Innych wszystko będzie dla was oczywiście podlinkowane. Ja wam bardzo dziękuję za wspólne lato, na dwa głosy, za nieustające solówki i my właśnie słyszymy się za miesiąc na początku października w inspiracjach września i tym samym ruszamy od października z nowymi, ciekawymi tematami. Spotkacie mnie oczywiście jeszcze. Nie, ja się dzisiaj nie wyłączę. Spotkacie mnie jeszcze oczywiście na Instagramie, gdzie jestem od poniedziałku do piątku i publikuję regularnie moje posty, takie moje małe felietony, więc tam zawsze będziecie mieć małe okienko na to, co się dzieje w mojej głowie, a relacje są przez cały miesiąc pełne inspiracji. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie i do usłyszenia niebawem. Cześć! Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień.